Vieme? Tak. Lotnictwem interesuję się od kilkunastu, lat. Staram się zbierać rzeczy interesujące moim zdaniem. Chciałbym być może kiedyś je w części zachować w domu, a być może przekazać do Izby Pamięci, Muzeum. Mam nadzieję, że takie muzeum być może powstanie przy lotnisku w Świdniku. Jeżeli chodzi o te eksponaty, no każdy na pewno ma swoją historię, każdy nie mówi o wartości materialnej, ale jest to jakaś wartość na pewno sentymentalna i trudno mi wybrać jeden konkretny, może rzeczywiście ten największy eksponat, który tutaj mamy, czyli fotel wyrzucany z samochodu, z samolotu LIM-6, jest eksponatem interesującym, bo myślę, że rzadko spotykany. Na pewno w Muzeum Lotnictwa te fotele są i na pewno są to wszystkie fotele, które użytkowano w polskim lotnictwie. Ten konkretny egzemplarz nabyłem na aukcji internetowej. Pochodzi z egzemplarza samolotu, który stał swego czasu w punkcie złomu. Biorąc pod uwagę wczesny stan tego samolotu, myślę, że tego samolotu niestety już nie ma. Fotel ocalał. W ramach swoich możliwości starałem się go doprowadzić do stanu zbliżonego do tego, w jakim występował w samolocie. Eksponat duży. Cieszę się, że dzięki uprzejmości moich przełożonych mogę go eksponować tutaj. Podejrzewam, że mogę mieć problemy z czasem, kiedy zakończę służbę i poinformuję żonę, że no, nie mogę się z tym eksponatem rozstać. Ale to myślę, że jeszcze jakiś czas jeszcze minie. Fotel, no cóż, na pewno nie jest to fotel najnowszej generacji, które są w tej chwili użytkowane. Na przykład w samolotach MiG-29, gdzie fotel zapewnia bezpieczne opuszczenie samolotu praktycznie w każdych warunkach. Mieliśmy zresztą okazję na pokazach lotniczych widzieć, no, w przypadku katastrofy zderzenia dwóch samolotów MiG-29 na bardzo niskiej wysokości, obydwaj piloci się uratowali, a nawet tego samego dnia latali. Ten fotel, no, wymagał spełnienia określonych reżimów, a więc musiał być odpowiednia prędkość, odpowiednia wysokość, no i szereg czynności, które musiał wykonać pilot. Ale był to jednak taki środek, który w krytycznej sytuacji, no, mógł uratować życie.